Dzień dobry! Dzisiaj będę robiła mafinki. Nie ma się z czego śmiać. Myślę, że pamiętacie słynny odcinek Q&A, w którym piekłam ciasto i wyszedł mi zakalec. Chciałam Wam powiedzieć, że ja już doskonale wiem, dlaczego się tak wtedy stało. I teraz się nie stanie. Ja wtedy stałam z drugiej strony blatu. I dlatego to ciasto nie wyszło, a teraz stoję z drugiej strony blatu i z całą pewnością to pieczenie dzisiaj mi się uda. Po drugie, zabrałam się za to pieczenie jak każdy nowicjusz od strony profesjonalnej. No bo co robi dziewczyna, która zapisuje się od nowego roku na siłownię? Kupuje sobie nowy stanik do ćwiczeń, jakieś tam takie leginsy, nowe buty, jakąś koszulkę fajną, a facet, który pierwszy sezon jedzie na narty, no to wiadomo, tam kombinezonik, musi być tam sprzęcior za miliony i tak dalej. I ja zrobiłam dokładnie to samo. Kupiłam sobie profesjonalną miskę do pieczenia z przyssawką. Zobaczcie, to działa tak, że jak sobie to tu przyssę porządnie, to mogę to potem miąchać i nawet tego nie oderwę. Kupiłam sobie miernik do różnych produktów spożywczych, na przykład płynów, mąki, cukru i tu są kapy takie, że jak jest amerykański przepis, że to właśnie to kupiłam sobie. Kupiłam sobie profesjonalny pojemnik na kakao, który sobie tu obracam i tu mam sieje, tu mam takie więcej sieje, tu całkiem dużo, a tu już w ogóle po prostu jak Niagara sypie. Kupiłam sobie posypkę bzykającą taką i złotą i srebrną i tutaj też mam takie, zobaczcie, że jak będę tak robiła, to wyjdą mi te małe kółeczka, a jak będę robiła tak, to wyjdą mi wszystkie razem. I co jeszcze sobie kupiłam? A, i jeszcze sobie kupiłam takie coś, a co to jest, to Wam powiem potem. I teraz podam Wam przepis. Do przygotowania mafinek będzie Wam potrzebna mąka, cukier, jajka, proszek do pieczenia, kakao, olej i maślanka. Maślanka, nie śmietanka. I teraz połączymy produkty suche z suchymi w dużej misce, a nie mam drugiej miski. A mokre produkty w drugiej misce. Na początek zacznę od mąki. Od mąki. Zacznę od mąki. Mąki mam półtora kapa, czyli to jest takie tak, ileś szklanek. To jak macie takie, to właśnie tyle. Wsypuję to do miski. Teraz będę odmierzać kakao do suchej mąki. Kakao powinno być mniej więcej 2 łyżki, ale może być mniej, więcej niż mniej. Bo troszkę mi się posypało, bo spanikowałam. Teraz do suchych produktów dokładam jeszcze szczyptę soli. Jak dałam dużo kakao, to soli też chyba mogę dać dużo. Porobiły się kratery od tej soli, bo to była sól gruboziarnista. I teraz nie wiem, czy to dobrze. Do suchych produktów, gdzie znajduje się już sól, kakao oraz mąka, dołożę teraz proszek do pieczenia. I dołożę tutaj tego proszku 2 łyżeczki. Ponieważ ja lubię, jak mi ładnie rośnie, to dodam czubaty te łyżeczki. Już nie? Niesmaczne? 2 łyżeczki. Płaskie łyżeczki. Teraz będę mieszała ze sobą produkty mokre, do których należy również cukier. Nie mam drugiej miski, ale sobie ją zrobię. Właśnie. I tutaj wbiję jajka. Jajka nie będę wbijała od razu do miski, bo jak wbiłam ostatnio od razu do miski, to napisaliście mi w komentarzach, że tak nie wolno robić, bo któreś jajko mogłoby być zepsute i trzeba to sprawdzić wcześniej w szklance, więc... oj, rozwaliło się. Sprawdzam jajka najpierw w szklance. To też pozwala mi uniknąć potencjalnych kawałków skorupki, która mogłaby się tu znaleźć, a umówmy się, przy moich... też się rozwaliło. Przy moich talentach kulinarnych to jest nawet bardzo prawdopodobne, że one się znajdą. Teraz do jajek cukier. Nie ten cukru? Szklankę. Szklankę, czyli kap. A nie będziemy sobie żałować, nie? Cukru. Może być trochę więcej. Cukier będę teraz wsypywać do jajek. Do jajek wsypuję cukier. Nie wygląda to zbyt obiecująco, bo domyślam się, że będę musiała to pomieszać, a przecież ten cukier się nie rozpuści z tych jajkach. Ale będę się o tym martwić później, bo do tego muszę jeszcze dołożyć olej.
pół szklanki. Oleju, pół szklanki. Proszę. Nie wiem, tak leje i w ogóle jakby nie przybywało. Może to gdzieś ma dziurę jakąś. Ojej, już jest pół szklanki, to już. I wlewam to do jajek i cukru. Teraz jeszcze jest jakiś składnik, którego nie dodałam i to jest maślanka. I maślanki wleję tu pół. Pół szklanki i pół szklanki, czyli razem szklankę. Maślankę trzeba przed użyciem wstrząsnąć. Pamiętacie taki film Koktajl z Tomem Cruise'em? Nie pamiętacie, bo jesteście do mnie młodsi, a ja pamiętam. Dziękuję. Wicepedantuli, która tu ogarnie, prawda? I ja teraz wezmę widelec, wezmę i będę nim mieszać może najpierw produkty suche. W wyniku mieszania uzyskałam ładny, jednolity, betonowy kolor. I tak się zastanawiam, że może jeszcze dosypię tego kakao, żeby było to brązowe bardziej, bo one jak się upieką, to ściemnieją chyba. Zmoczą, to ściemniej. Teraz będę mieszała widelcem składniki mokre. Zarzucaliście mi też w moim odcinku, kiedy wyszedł mi zakalec, że podchodziłam do tego z takim obrzydzeniem, jakby i że to dlatego wyszedł mi zakalec, dlatego teraz będę podchodziła do tego z pełnym entuzjazmem i radością z tego, że robię sobie muffinki. Zapomniałam powiedzieć jeszcze o jednym ważnym składniku, ponieważ miałam cichą nadzieję, że może uda mi się go przemycić bez wkładania do muffinek i będę mogła go zjeść w postaci surowej, ale niestety Ludwika sobie przypomniała, że muszę jeszcze pociąć czekoladę. Auć! Z palcem też będzie dobre. Szukaj tego opuszka! Jak pewnie zauważyliście, w międzyczasie na moim palcu pojawił się taki drobny element w postaci plastra, więc trzeba było po prostu sprawdzić, czy apteczka jest przygotowana do gotowania i apteczka jest przygotowana do gotowania. Teraz tak, tą czekoladę włożę do sypki, nie włożę jej, myślałam, że ją włożę, ale nie włożę jej, bo wcześniej muszę wymieszać składniki mokre ze składnikami suchymi. Mam nie katować mieszania, czyli wlać powoli, a wymieszać szybko. Wlać szybko mogę też. Czy mieszać? Będę mieszać łyżką lub widelcem. Łyżką będę mieszać. Dobrze, będę mieszać łyżką i wlewać. Muffinki nie muszą być dokładnie pomieszane, twierdzi Lu, ale ja jestem pewna, że... I teraz pewnie w jakiś magiczny sposób będę musiała... Powiem wam, to nie wygląda. Ale zachowam oczywiście mój entuzjazm wynikający z tego, że wiem, że po tej stronie stołu wszystko się uda. Pokażę wam do środka, ale nie mogę dłużej mieszać, bo je zabiję, proszę. Nie wolno mi już mieszać, bo muszę wsypać... Już przepadło, tak? Przepadło już. I wsypię czekoladę. A to co już mam nie robić, bo już na pewno nie wyjdą. Teraz odkleję to sobie i... Przemieszam jeszcze 3 razy i koniec. 4, 3. Teraz tak przygotowaną masę włożę do papilotek i do foremek na muffinki. Będę to robiła drugi raz w życiu. Poproszę papilotki na plan! Teraz tą apetycznie wyglądającą masę umieszczę w papilotce. Wbrew temu, co mogłoby się wam wydawać, jestem idealną żoną. Po prostu nie posiadam tej cechy związanej z pieczeniem słodkiego, bo na przykład dobrze piekę ryby i mięsa. Rybę umiem nawet sprawić, nawet mogę zabić i mogę ją też złowić, jakby była taka potrzeba, więc moja rodzina z głodu nie zginie, no ale deserem to się też raczej nie nacieszy. Rozkładam na 12, a potem, jeżeli zostanie mi jeszcze tej pysznej, apetycznej masy, będę dokładać. I teraz tak przygotowane do pieczenia muffinki, hojnie obdzielone papilotki w formach do muffinek, wsadzę do piekarnika na 180 stopni na 25 minut. Idę to zrobić. A wy patrzcie, jak rośnie. Będziemy teraz robić frosting.
Znaczy nie frosting, bo frosting to jest lukier, a lukru robić nie będę, bo to trzeba mieszać i uważać, żeby się nie zważyło. Więc będziemy robić takie coś, na przykład jak jest mafinka, to ma na głowie takie białe i to jest właśnie z serka mascarpone i ze śmietanki. Ale nie miałam śmietanki, bo myślałam, że śmietana i śmietanka to to samo i dlatego będzie ze śmietany i zobaczymy, jak to wyjdzie. Serek mascarpone, szkoda go trochę marnować do tego, co ja będę robiła, bo... co? Pół serka. Bo on jest dobry z tiramisu, które pewnie jest prostsze, bo przynajmniej nie trzeba go piec. Nie mam też, powinnam aparentnie mieć szpatułkę, ale to jest łyżka od mojego lunchboxa i też się nada. Tak myślę, czy to już jest pół? Pół? Trochę mało. Do tego dodam śmietany. Najpierw dodajcie pół, bo potem dodacie więcej. Teraz będę dodawać cukier pudra. Prawie się nie obudziło. To ważne. Bo to jest ważne, żebyśmy nie sypali go w grudkach, bo to się wteby ładnie nie rozteguje, tylko. Poza tym to jest też takie do ćwiczenia nadgarstka. To ma dwie strony. Ale że co, że za dużo? Nie, że ci się sypie. Sypie mi się, bo mi się ubrudziła, mi się ta... Ta mi się ubrudziła. Ta podkładka, no. Troszkę. O, już mi się nie będzie sypało. I teraz będę to miksować. Teraz spontanicznie spróbuję, co mi wyszło. To ja dosypię jeszcze cukru samowolnie oraz wcisnę spontanicznie kilka kropli cytryny. Jak będzie pestka? Co ty, pogięło cię przecież? Nie, to przed moim. Nie umiem ściskać prawą, lewą ręką. Teraz zrzuciłam nadmiar z śmigiełek mojego helikoptera i teraz zademonstruję Wam świetny sposób na to, wycinam, żeby mi się łatwiej pakowało i obetnę tu róg, może go wytnę w jakąś gwiazdeczkę, to wtedy jakiś wzorek wyjdzie, nie? Będę mogła teraz, prawda, wycisnąć przez to krem, ale do tego będą mi potrzebne moje wystudzone już mafinki. Chyba to krzywo wzięła. Poproszę, mafinki na plan! Och, jakie piękne mafinki! Wyszły nam wyjątkowo. Moim zdaniem ja bym je podawała, szczerze mówiąc, to bym je podawała o tak. Już wystarczy, nie? Ale muszę jeszcze do nich zrobić, prawda, posypkę. W sensie, żeby się posypka na czymś trzymała, to muszę mieć, prawda, krem. Więc do mojego woreczka wkładam krem ze śmietany i mascarpone. I będę dekorować moje mafinki. A, wychodzi! Ale fajne! Ale gites! Trzat! No to może nie wyszło najładniej to pierwsze. Ale... A! Tak, nie wiem, czy tak szerzej, czy tak jakoś wędziej. Powiem Wam, że nie jestem szczególnie zachwycona efektem, jaki uzyskałam poprzez wyciskanie serka mascarpone przez foliową ściereczkę i torebeczkę, więc zamierzam posłużyć się nożem. Zrobimy to po prostu bardziej amatorsko. Nawet jeśli nie będą ładne, to pomyślcie, jaką przysługę im zrobimy, że mimo, że nie są ładne, to my je zjemy. Powiemy im, akceptujemy Was takim, jakim jesteście. To jest ten moment, na który czekałam. Mianowicie... Będę posypywać posypką. Najpierw małe siteczko i będę sypała tak, żeby wyleciały tylko te małe kuleczki. O, jak to ładnie wygląda! A teraz będę sobie sypać tymi dużymi. O, tu mam duże. One, myślicie, że się przyczepią? Ja osobiście uważam, że jak na kogoś, kto kompletnie nie umie piec, to naprawdę nie wygląda źle. Nie mogę powiedzieć, że wygląda to jakoś szczególnie dobrze,
ale uważam, że jak na drugie muffinki pieczone w życiu, uważam, że wyszło to znakomicie i teraz będę próbować. Teraz się zastanawiam tylko, jak koło wybrać, żeby się nie upierniczyć w tym kremie. Chyba się mi nie zaczepiło, to dobrze. Dobrze, więc tak. Zdzieram papierek. Nawet niespecjalnie wiem, jak się je muffinki. Złamię ją sobie na pół, tę muffinkę. O, żeby odsłonić przed Wami jej czekoladowe wnętrze. Tu jest taka czekolada rozpuszczona, co wygląda jak rodzynka. Naprawdę, całkiem są. To mało słodkie. Ale bardzo dobre. I ten kremik z cytrynką bardzo smaczny. Spróbujcie. Jak mi się udało tego nie zepsuć, to Pan wyjdzie na 100%. I nie ma zakańca. Przepis na blogu. Bardzo pyszne. Polecam. Nie będę już więcej nic piekła. Ale to są dobre. Kuleczka mi spadła. Ja osobiście uważam, że jak na kogoś, kto... I zobaczcie, od razu przyszła kuleczka ją zjeść. Mówi, o, coś tu spadło, coś... Zjem to i ucieknę. Wrzucę, może jeszcze coś znajdę. Może coś tu jeszcze wywąkam. Zobaczmy. Może coś tu jeszcze spadło, rozejrzę się szybciutko. Może za tym pudełeczkiem? Nie. Może pod statywem? Nie. Może tutaj? Nie. Tu też nie. A to wrócę. No trudno. Widocznie nic nie ma. Może jednak? Wypnę się. Może to pomoże. Nie pomogło. No, to może zjem makaron. Nie, makaronu nie. A, pani na mnie patrzy. Na miejsce.